Zawodnicy startu 1954 Gniezno. Serdecznie kilka słów na temat Macieja Biorowskiego. Pomimo swojego młodego wieku, bardzo doświadczony zawodnik, reprezentował nasz kraj we wszystkich kategoriach wiekowych, począwszy od kategorii do lat 16, kończywszy na kategorii seniorowskiej. W klubie u nas na pewno bardzo radosny, wesoły, pomocny, taki dobry duch drużyny, a na boisku na pewno waleczny, nieustępliwy, a co mnie bardzo cieszy, jest bardzo bramkostrzelny. Maciej, życzę Tobie, żeby hokej sprawiał Ci tyle radości, ile sprawiał do tej pory. Dużo więcej bramek i króla strzelców. Witam wszystkich. Poproszono mnie o powiedzenie paru zdań o Macieju Wejrowskim. Wejerki nie trzeba nikomu przedstawiać w naszym środowisku hokejowym. To wielokrotny reprezentant kraju, który zdobyte doświadczenie w grze na polskich boiskach, jak i za granicą, próbuje teraz przekazać swoim młodszym kolegom z naszego zespołu. Uważam, że Maciej należy do czołówki polskich napastników, co pokazałby chociażby ostatnia edycja Pucharu Polski, jak i niedawno zakończona runda jesienna, gdzie oprócz strzelania bramek Maciej stał się także prawdziwym liderem naszego zespołu. Maciej, niech omijają Cię kontuzje, dużo zdrówka, obyś jak najwięcej bramek strzelał i powodzenia w dalszej karierze. Maciej Wejerowski, start 1954 Gniezno. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Zapraszam na inne relacje już w rundzie wiosennej Trawiastego. Do usłyszenia i do zobaczenia. Żegna się z Państwem Mariusz Stypczyński.